Halo, dzień dobry. Jestem ponownie z wami. Już z wami. Zaraz udostępnię. Znalazłam moją transmisję i podzielę się nią z wami. Być może zechcecie być ze mną? Dziś przeczytałam artykuł. Przepraszam, muszę ściszyć telefon i zrobiłam tego. Przepraszam. Przyszłam po prostu i zainspirowana postanowiłam do was się włączyć. I nie wyłączyłam jeszcze raz. Przepraszam. Być może dziś uda nam się porozmawiać o czymś ciekawym, potrzebnym. Na początek przeczytam z książki Very Simon. Kocham cię na każdy dzień. Dzisiaj mamy 6 lipca. Miłość to owoce, na które zawsze jest odpowiednia pora. Każdy może zerwać ich tyle, ile zechce. Matka Teresa. Drugą wezmę, przeczytam z książeczki Odważ się żyć odważnie. Zobaczymy, jakie przesłanie jest. Odwaga bardzo zwyczajnych ludzi stoi pomiędzy nami a ciemnością. Pam Brown, urodzony w 1928 roku. I drugie, klęski żywiołowe, wojny, epidemie, trzęsienia ziemi, powodzie i pożary pustoszą świat, lecz równocześnie wyzwalają akty odwagi zadziwiające ludzkie serca. Światło w całkowitym mroku. A więc to, witajcie. Meldujecie się, witam ciepło i serdecznie Agnieszkę, Krysiulkę i Beatkę. Ja jeszcze przeczytam medytacje leczące duszę i ciało Louise Hay. Jakieś jest takie zapotrzebowanie na przeczytanie. Prawdopodobnie ktoś będzie tego potrzebował. Miłość wprawia mój świat w ruch. Moja miłość jest potężna. Traktuję siebie jako kogoś, kto jest głęboko kochany. Piękne. Czy ja, czy wy traktujecie siebie jako bycie kochanym głęboko? Bardzo, bardzo piękne. Przeczytam jeszcze raz. Moja miłość jest potężna. Traktuję siebie jak kogoś, kto jest głęboko kochany. Wszelkie wydarzenia przychodzą i odchodzą. Jednak pośród tej zmienności moja miłość do siebie pozostaje niezmienna. To nie próżność ani zarozumialstwo. Ludzie próżni i zarozumiali noszą w sobie nienawiść do siebie, która kryje się za przeświadczeniem: jestem lepszy od ciebie. Znacie takich ludzi pewnie, prawda? Miłość własna jest po prostu uznawaniem doniosłości cudu własnego istnienia. Kiedy naprawdę kocham siebie, nie mogę zranić ani siebie, ani żadnej innej osoby. Dla mnie odpowiedzią na wezwanie do życia w pokojowym świecie jest bezwarunkowa miłość. Zaczyna się ona samoakceptacją i miłością ku sobie. Już dłużej nie czekam na własną doskonałość, aby móc wreszcie siebie pokochać. Akceptuję siebie
dokładnie taką, jaką jestem, tu i teraz. Czy mnie dobrze słychać? Czy nie jest za cicho dla Was? Witajcie jeszcze raz. Wyciągam karty dobrostanu dla moich kochanych kwiatuszków, które już tu są z nami. Weźmiemy. I pierwsza dla Agnieszka Śniegowska-Żak. Napiszcie, skąd klikacie i bardzo proszę o udostępnienie, jeżeli możecie, tego live'ika. Być może więcej osób do nas dołączy. Tak się złożyło, że akurat mam przestrzeń i mogę znowu do Was przyjść. Dla Ciebie, Agnieszko, jestem zdrowa, bogata i mądra. Stwórca mnie kocha i mi błogosławi. Wszechświat mnie wspiera. Bardzo piękne i słowo, karta słowa mocy dla Agnieszki. Wszystkie moje potrzeby i życzenia są spełnione, zanim zdążę je wyrazić. Ale fajnie. I teraz jest Krysiulka moja z Wałbrzycha. I witaj Zosiu, cudnego dnia. Życzę wzajemnie, Krysiulku, życzę Tobie pięknego. I dla Ciebie jestem szczęśliwa i wdzięczna za błogosławieństwo obfitości wszelkiego dobra. I karta słowa mocy. Agnieszka pisze, że pisze z Gniezna. Pozdrawiam Gniezno i Ciebie, Agnieszko, raz jeszcze. I dla Krysi słowa mocy. Świadomie wybieram kierunek moich działań. Tworzę takie życie, jakiego pragnę. Krysiulku, bardzo piękne. I teraz jest Beatka Winnik i dla Beatki karta dobrostanu. Otaczają mnie cuda, a wszędzie, dokąd idę, wydarza się magia. Żyję w dostatku. Bardzo pięknie Ania Wawrzyniak pisze. Witam z Olszany. Pozdrawiam Olszany i Ciebie, Aniu. I słowa mocy dla Beatki. Mam wolność, aby robić rzeczy, które kocham. Jestem całkowicie niezależna finansowo. I Ania Petra. Dla Ani Petry karta dobrostanu. Każdy oddech wypełnia mnie dobrem, zdrowiem i bogactwem. Jestem silna. Jestem miłością. I słowa mocy dla Ani. Anna Petra, bo są dwie Anie. Pokonuje wszelkie przeszkody. Mam siłę i boskie wsparcie. I teraz dla Ani Wawrzyniak. Dla Ani Wawrzyniak karta dobrostanu. Jestem unikalna i bezcenna. Jestem dzieckiem Stwórcy. Dlatego wierzę w siebie. Przykleiły tutaj się dwie karty, więc przeczytam drugą. Dokładnie wiem dla Ciebie, Ani Wawrzyniak. Ktoś ma czwarta dzisiaj. Dokładnie wiem, jak o siebie zadbać. Prowadzi mnie intuicja. Moje życie jaśnieje. I słowa mocy dla Ani Wawrzyniak. Mam spokojny umysł i skupiam się na celu. I wyciągnę dla nas, o czym to możemy dzisiaj porozmawiać. Dziękuję za przebogate dary, które otrzymuję każdego dnia. Daję się ponieść poczuciu wdzięczności. Wiecie co, jak szłam? Tutaj z myślą, że połączę się z Wami, to z taką inspiracją wdzięczności. Przeczytałam dziś na tablicy post Ani Taran.
takiej właśnie o duchowości, jak to ludzie, którzy są na rozwoju duchowym i tak albo są duchowi, albo mówią, że są duchowi. Tu była mowa o tym po prostu, że są osoby, które biorą wiedzę czyjąś i podają jako swoją, nie podają źródła. I wiecie co, tak, nie wiem, czy ktoś z was zna Anię i Marka Taran. Pewnie znacie, Marek tak pięknie od lat, lata pracy jego, zgłębianie, badania i tak pięknie uświadamianie kobietom o mocy kobiety, ale też i do mężczyzn o ich rycerskości. Miałam przyjemność gościć, jak wiecie, tutaj już kilka razy Anię Taran, Marka Tarana. Jestem uczestnikiem webinariów, które Marek prowadzi, a także byłam w Łazach na warsztatach, które prowadzili. Więc znam tych ludzi, wiem, jak ogromna miłość i serce prawdziwe, które ludziom okazują, jak bardzo tak hojnie obdarzają sobą, jakie to wszystko jest ciekawe i wnikliwe. I tak się zastanawiałam, że może porozmawiajmy o wdzięczności, prawda? Taki temat zaproponowałam Ani, będzie u mnie w przyszłym tygodniu gościem. Także porozmawiamy o wdzięczności. Powiedzcie mi tak, kto z was i kiedy poczuł tak naprawdę głęboko wdzięczność? Nieistotne, czy to było z jakiegoś powodu, czy po prostu, bo to czasem tak przychodzi, czuję wdzięczność. Ja dziś usiadłam sobie, ponieważ w Bolesławcu jest wybudowana tężnia solankowa. I tak usiadłam, zaciągnęłam się, nazwijmy to tak, tym powietrzem. I poczułam taką wdzięczność, że to mamy. Ludzie tam stają, nawet nie wiedziałam, że mamy wodę zdrojową. Nie wiem, jak mi to umknęło, ale umknęło. I też wdzięczność do tej kobiety, że mi o tym powiedziała, bo brała buteleczki dla męża. Powiedzcie mi, jak często czujecie wdzięczność. Bo powiem tak, że to nie jest tak, że ja siedzę i wdzięczam. Ja też żyję i mam różne dni. Mam dni, kiedy jest więcej werwy energii, są dni, kiedy jest mniej. Czy wy też takie dni macie? Dołączyła do nas Tereska Synoracka, więc wyciągamy dla Tereski kartę dobrostanu. O, też dwie. Tereska, coś, dwie się kleją, więc widocznie tak ma być terenu. Moje życie jest pełne i jaśnieje promiennym pięknem, promienną dobrocią i promiennym bogactwem. To jest pierwsza. I druga. Przyciągam dobro, miłość, radość i bogactwo. Moje zasoby są nieskończone. Wow, Tereska. Tereska będzie z nami chociaż jeden dzień prawdopodobnie na festiwalu. Jeżeli ktoś z was wybiera się z okolic Poznania, to tam już też u słuchaczka moich audycji będzie jechała, więc jeżeli jadą osoby albo chcą jechać z okolic Poznania, to może być tak, że będzie samochód. Jeżeli macie wolę przyjechać, to zgłaszajcie się do mnie, bo być może właśnie na pewno jedzie z Katowic Krzysztof Rogowski, który będzie prelegentem także na pewno z Katowic jedzie samochód i być może jeszcze na pewno z Warszawy jedzie, bo gościem naszym będzie Mirek Surma, którym zrobię 12 audycję na temat jodu, czyli jodiki.
a więc będziecie mogli też zapytać osobiście, jeżeli zechcecie, o coś, Mirka, jeżeli macie dolegliwości, na pewno będzie można z nim porozmawiać. Ja poznałam Mirka właśnie na takim spotkaniu, jak być zdrowym całe życie, chyba tak, w Opolu, gdzie teraz prelegentką u mnie jest Marta Piotrowska, to Marta była wtedy w Opolu z Rysiem Weganinem, organizatorami tego festiwalu. I tam pierwsze moje oko ujrzało, wtedy jeszcze w Niemczech mieszkałam, przyjechałam tam do nich i ujrzałam, jak wyglądają takie spotkania festiwalowe z wystawcami. To takie też będzie. I dla ciebie, Tereska, słowa mocy. Mam w sobie pewność, śmiałość i zaufanie, by wyrażać własne zdanie. Rymowanka jak u ciebie w książce, Tereniu. Zobaczymy z naszych przesłań, co jeszcze tam dla nas, o czym byśmy mogli porozmawiać. Radości nigdy nie jest za wiele. Słuchajcie, czy jest to prawda, że radości nigdy za wiele? Kto z was dziś czuje radość? Powiedzcie mi. Bo dziś, przynajmniej u mnie, gdzieś zbiera się trochę na taki, nie wiem, czy deszczyk, jakoś tak nie jest upalnie, jest chłodniej, ale czy ten dzień jest aż taki radosny, to nie wiem, bo wiecie, czasami jest energia dnia jakaś taka. Ania jest radosna. Witaj, Aniu. Brawo, Ania. A więc wyciągamy dla Ani kartę dobrostanu, która jest radosna. Ania jest zawsze radosna, prawda? Ania jest ze Szklarskiej Poręby i dla ciebie, Aniu, przesłanie. Ania także będzie wystawcą na festiwalu. Ania robi, ja widziałam na Harmonii Kosmosu, Ania z jej mamą robią piękne rzeczy ręcznie. Na szydełku mama robi na druta. Są tak niesamowite rzeczy, różne, że naprawdę możecie sobie sprawdzić albo komuś podarunek, albo pocieszyć oko tym działaniem artystycznym. Naprawdę to są artystyczne dzieła. Także Aniu, dla ciebie dziękuję za przebogate dary, które otrzymuję każdego dnia. Daję się ponieść poczuciu wdzięczności. Bardzo. Jak zdążę dorobić, bo nie za dużo mi zostało. No to dobrze, Aniu, jak ci tak poszło dużo, nie? Fajnie. I dla ciebie karta słowa mocy, Aniu. Niezależnie od wszystkiego, nieustannie, krok po kroku posuwam się naprzód. Ania Petra pisze, ja dzisiaj jestem szczęśliwa. Koleżanka zrobiła mi niespodziankę i przesłała mi cały karton moich ukochanych kolesów, tak? Bo nie wiem, to jest pokrzywka brazylijska. Aha, pokrzywka brazylijska. No proszę, no proszę. Czyli kto z was jeszcze ma radosny dzień? Kogo z was obdarowano na przykład? No bo to jest takie sympatyczne, jeżeli dostajemy coś tak niespodziewanie, prawda, że serce się raduje. Takie najpiękniejsze są w moim poczuciu takie niespodzianki właśnie, nie? Że ktoś, czasami drobna rzecz, czasami taki drobny gest sprawia, nie czasami, często uśmiech na twarzy. Tak dzisiaj byłam trochę, posiedziałam tam koło tej tężni i powiem wam, że twarze ludzi są smutne w większości. Ogólnie, nie wiem czy wy to odczuwacie, ja mówię ogólnie w energii ludzi, jest taki, nie wiem czy to taki lipiec jest, czy to taki czas, ogólnie w energii ludzi jest dużo smutku. Nie wiem z jakiego powodu, na pewno z różnego powodu, ale czy ktoś z was też to zauważył, że ludzie mają smutne twarze?
Tereska Synoracka pisze, a co do wdzięczności, mam zeszyt, w którym zapisuję każdego dnia, za co jestem wdzięczna. Wdzięczność jest też mottem mojej książce Recepta na piękne życie. Tak, jest to książka, z której akurat nie mam tu przy sobie teraz. Jest to książka, podarunek właśnie od Tereski, której czytam czasem właśnie przesłania, tak pięknie rymowane. To właśnie Tereska Synoracka jest autorką tej książki. Ania pisze, Ania Petra, Zosiu, widzę, że nie znasz kolesów. Nie znam, Aniu. To są babcine kwiatki. Bardzo wam je polecam. Zakochałam się w nich i zostaną ze mną na zawsze. No to jak będziesz mogła kiedyś, to zrób zdjęcie i pokaż nam, jak wyglądają. Być może ktoś z was jest i wie, ponieważ ja mieszkam w bloku 10-piętrowym, nie mam niestety ogródka, nie mam także balkonu. Niestety w Niemczech miałam dwa balkony, tutaj nie mam ani jednego. I no, kwiatki, jakie mam, to mam dużo paproci. Dużo paproci mam, lubię paprotki. I też paprotki są takie bezpieczne w tym sensie, że jak wyjeżdżam na tydzień, jak ostatnio miałam podróże, to ja sobie naleję wody do miski i paprotka sobie pije tą wodę, jej nie przeszkadza, jak jest za wilgotną i takim sposobem nie zginął mi, że tak powiem, prawda? Także nie wiem, Aniu, więc zobaczymy jeszcze, jakie przesłanie było już o radości. A co do radości dzisiaj, to to, że Zosia dzisiaj jest z nami z pozdrowieniami. No, dziękuję Tereska, dziękuję. Tereska Rymowanka, tak będę Cię nazywać, mogę? Tereska Rymowanka, a co? I zobaczymy, jakie przesłanie się ponownie wyciągło z innego pudełeczka. Nieskończona mądrość prowadzi mnie. Boska miłość wspiera mnie. Mój anioł stróż jest zawsze przy mnie. Kto z was czuje, wierzy, że ma anioła stróża? Kto z was wierzy w aniołki? Kto z was może pracuje z aniołkami? Jakie to ma dla was znaczenie? Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia pracy z aniołkami, to fajnie, dajcie znać. Powiedzcie mi tak, jak Tereska pisze, rymowanka, że może być. Dziękuję, wszystko pasuje. O właśnie, pięknie rymujesz, Teresko. Dziękuję, wszystko pasuje. Bardzo, bardzo fajnie. Powiedzcie mi tak, gdybyście chcieli ocenić swoje samopoczucie dziś, w skali 1 do 10 i psychiczne, i fizyczne, nie, bo mamy. Napiszcie, jak się czujecie. Czy jest ktoś, kto czuje się na 10 psychicznie, emocjonalnie? Wszystko ma takie, wiecie, biorytmy, jak to się mówi, na górze, nie? Dołączyła do nas Bogdana Domańska. Wierzę i pracuję. Ma duże znaczenie. Aha, aniołki mają dla ciebie duże znaczenie, rozumiem, tak? Wyciągnę dla ciebie kartę dobrostanu, jeżeli napisałaś, i zobaczymy. To są karty dobrostanu autorstwa Agnieszki Maciąg. Wszystko, czego potrzebuję, przychodzi do mnie w odpowiednim czasie. I wyciągnę dla ciebie kartę mocy. Nic mnie nie powstrzyma przed zdobyciem tego, czego w głębi serca pragnę. Bardzo piękne przesłanie, aż zobaczę teraz, jakie dla nas jest przesłanie. Wyczuwam zamiary innych ludzi wobec mnie. Jest to dla mnie naturalne. I Mariola Szmacińska zameldowała się. Witaj Zosiu, ja maluję anioły. Mam też karty anielskie. Super, cieszę się. A więc wyciągamy kartę dobrostanu dla naszej Marioli. Jak pamiętam, jesteś chyba z Belgii, także wyślijcie swoje
tego lajfika do innych ludzi, bo już teraz dołącza do nas więcej osób, będzie nam raźniej, jak spędzimy taki razem czas, prawda? Bo spędzanie takie wspólne czasu to też jest wzajemne, wiecie, wzajemna wymiana energii. Ludzie, mimo że nierealnie, to jest jasne, że realnie jak się ludzie spotykają, jest więcej tej wymiany energii, takiego wzajemnego, bo jakby to nazwać, takiego no wzajemnej wymiany, takiego wzajemnego zasilania, takiej wspólnotowości, jeżeli jesteśmy na żywo, prawda? Więc dla Ciebie, Mariolu, rozpoznaję siłę swojej intuicji i słucham swojego serca. Otrzymuję boskie przewodnictwo i kartę słowa mocy dla Marioli. Jestem w pełni autentyczna, szczera wobec swojego serca i zadowolona z samej siebie. Ufam. Bardzo pięknie. I jest Gosia Odolińska. Witaj, Gosiu. I wyciągamy dla Ciebie. Małgosia pisze, witam, ja wierzę w anioły i w to, że nas chronią, a często ich znaki napotykam na swojej drodze w postaci białych piór. Tak, i w postaci też motyli słyszałam. Jeżeli motyl gdzieś tam, to ma jakieś anielskie przesłanie. Tak, tak słyszałam, już nie pamiętam źródeł, ale tak słyszałam. Małgosiu, dla Ciebie. Dobre rzeczy przychodzą do mnie bez wysiłku. Otwieram się na szczerość wszechświata. I kartę słowa mocy dla Gosi Odolińskiej. Jestem w pełni obecna. W każdej chwili doceniam błogosławieństwa w moim życiu. I jest Joasia Motor z Lubania. Witaj, Joasiu. I wyciągamy kartę dobrostanu dla Joasi. Motor. Mój dom jest pełen życia, piękna radości, spokoju i miłości. Bardzo piękne, Joasiu. I słowa mocy. Prowadzi mnie boska opatrzność, dzięki której wybieram to, co dla mnie korzystne. Ania pisze, ja może 9 na 10. Dopiero wczoraj wróciłam po harmonii. Byłam jeszcze na festiwalu 16 południk w Złocieńcu. Trochę jestem zmęczona. No to Aniu, masz power, nie ma co. Tak, wiesz, z festiwalu na festiwal, z uroczystości, no przebywanie, wiesz, w dużych ilościach ludzi, jeżeli i to jest dla Ciebie okej, no to tak. I dla mnie to troszeczkę, byłam od środy, jak pamiętasz, Ty też chyba w środę przyjechałaś na harmonię, to dla mnie to było trochę takie, trochę się zmęczyłam, że tak powiem, tą różnorodnością różnych energii, nie? To tak. I Iwonka Sędzicka, dla Ciebie Iwonka, kartę dobrostanu. Przyciągam do siebie pieniądze. Za ich pomocą czynię dobro, szczodrze obdarowując innych ludzi. I dla Iwonki kartę słowa mocy. Raduję się sukcesem innych, wiedząc, że dobrobyt jest udziałem wszystkich. Mariola pisze tak z Belgii i już poudostępniałam tutaj. Dziękuję, Zosiu. Proszę bardzo, Mariolu, i dziękuję za udostępnienie. Małgosia Odolińska, dziękuję. I napisała Stanisława Cebula. Czuję obecność mojego anioła. Posiadam spokój w mojej duszy i pozdrawiam serdecznie wszystkich. Super, pięknie, gratuluję. I teraz karta dla Stanisławy Cebula. O, znowu dwie. Coś dzisiaj się kleją, a więc czytam dwie. Dla Stanisławy Cebula. Z każdym dniem staję się odważniejsza i mądrzejsza. Moja przyszłość jest pełna miłości i obfituje we wszelkie dobro. I druga dla Ciebie. Daję sobie czas i przestrzeń na odpoczynek, spokój, oddech. Wypełniam się
dobrem. Piękne, Stanisławo, prawda? I karta słowa mocy dla Stanisławy. Ufam procesowi przemiany, w którym teraz jestem. Nie wiem, czy wiecie, że wszyscy jesteśmy w procesie przemiany i to bardzo dużym, Kto z Was odczuwa właśnie tak dosyć intensywnie tą przemianę? Ja wspominałam wczoraj, ta przemiana może się też przejawiać różnie, huśtawką nastroju, od radości po smutek, po jakiś taki w pewnym sensie dołek, nie wiem jak jeszcze to nazwać. Może też przejawiać się jako taka trochę ociężałość, uciężałość, może się przejawiać takimi dłuższymi falami takiego nie wiadomo, co się ze mną dzieje. Czy ktoś z Was miewa takie stany, że tak naprawdę takiego zniechęcenia, poczucia nicości, takiego, jakiego to jeszcze można by określić. Jeżeli macie takie poczucia, to właśnie są między innymi w moim odbiorze właśnie te sygnały, że coś odchodzi od nas, na przykład, że coś się odkleja, ponieważ idą tak bardzo potężne energie kosmiczne do nas, to naprawdę czyszczące, to jeżeli nie pomagacie swojemu ciału w jakiś tam sposób, to może Wam być trudno. Joasia pisze, motor, cała prawda. Dziękuję za piękne przesłanie. Iwonka Sędzicka pisze, prawda, dziękuję. I Krysia Jaroszek pisze, u mnie Zosiu tak pół na pół. Za dużo obowiązków, ale nadal się uśmiecham. No właśnie, jest tych obowiązków. Ja myślę, no ty masz do opieki mamę, to są naprawdę ważne obowiązki. Wiem, ponieważ 16 lat pracowałam w opiece, a więc bardzo dobrze wiem, jak to jest opiekować się starszą, chorą osobą. Nawet jak nie starszą, a chorą, która jest zdana na nas, nie? To jest takie, dla mnie to była bardzo ważna lekcja życiowa. Dzięki tej lekcji, bo ja tam w Niemczech, jak pracowałam, zaczęłam chodzić do sauny, zaczęłam chodzić na basen. Ja zauważyłam tam pewną rzecz u tych starszych ludzi, że jeżeli w piwnicy, gdzieś tam w garażu wisiał strój kąpielowy, bo one czasem tam 10 lat wiszą, czy rower gdzieś tam na ścianie garażu, to było widać, jak wygląda ten schyłek wiekowy tych ludzi, jak oni funkcjonują, a jak funkcjonują ludzie, którzy spędzają życie z telewizorem, przed telewizorem z pilotem w ręku, przerabiając chleb na nawóz, jak ja to mówię, nie? I tam właśnie zdobyłam tą lekcję i zaczęłam aktywnie chodzić na basen, do sauny. Tam zaczęło się właśnie taka przez tą świadomość. Pewnie macie takich ludzi, których widzicie, że są od nas albo od innych ludzi zależni, prawda? No, jest to bardzo smutne, no ale tak jest, prawda? Każdy z nas chciałby być w pełni, zawsze i długo zadowolony, sprawny, ale wiecie, jeżeli chcemy tacy być, to trzeba dać wkład pracy. Ania Wawrzyniak pisze, ja ostatnio przeżywam smutek, czasami lęk. No właśnie, te fale smutku i lęku, one są, Aniu. I trzeba sprawdzać, czy one są twoje, czy one są z pola. Bo teraz bardzo dużo ludzi właśnie, no dzieje się to, co się dzieje, widzimy, co się dzieje. I ten lęk, tak jak mówię, często nie jest nasz. I
jeżeli my dostroimy się do tego, to jest nam smutno, jest nam gorzej. To nie znaczy, że czasami jak przychodzi do nas smutek, to mamy udawać, że się śmiejemy. Kochani, to nie jest do końca tak. Jeżeli to nie znaczy, że macie się dołować, nie? Ale jeżeli przychodzi smutek, radość, jakiekolwiek do nas jakości, przyjrzyjmy się temu. Złość, gniew, wściekłość, zazdrość. Nie spychajmy tego, bo to prędzej czy później odbije się albo chorobą, albo jakąś taką dolegliwością, prawda? Także jeżeli jest smutek, to widzę cię smutku. Przeoddychajmy ten smutek, nie spychajmy go, że ach, jest smutno, to muszę się uśmiechać, bo nie mogę być smutna, bo na przykład rozwijam się, jestem już na takim poziomie świadomości, niektórzy tak mówią, że ja nie mogę być smutna, czy nie mogę być zła, czy nie mogę tego. Nie, jak najbardziej tak. Ja daję sobie prawo do wszystkiego, ponieważ przyszłam tu doświadczać, to mam prawo czuć i emocje, mam prawo czuć i smutek, mam prawo czuć złość, mam prawo wszystko czuć. I tak jak mówię, nie spychajmy tego, bo to jest takie bardzo, bardzo istotne. Kochani, na zakończenie wyciągnę dla nas wszystkich kartę dobrostanu na pożegnanie dzisiejsze. Miło mi było z wami znowu dwie. Coś karty poklejone. Zameldowała się Emilia. Napisała, to prawda, więc jedną, Emilio, wyciągnę dla ciebie. Promieniuję pięknem i blaskiem. Kocham i jestem kochana. I kartę mocy. Właśnie teraz świadomie wybieram zaufanie i pewność, że wszechświat mnie wspiera. I tak właśnie jest. Mariola pisze, Mariola Szmacińska z Belgii. Ja też odczuwam bardzo biopola innych ludzi, ale też i energię w ogóle. To prawda, że można czuć czyjeś emocje, a nawet dolegliwości. Dokładnie tak. Jeżeli jesteśmy empatyczni i też za bardzo nie przypilnujemy tych granic, to możemy też wziąć na siebie na przykład nie czyjeś dolegliwości i oczyszczać nie swoje. Także trzeba nam sprawdzać, co jest moje, a co nie moje. Tak fajnie, Mariolu, że to odczuwasz. Tak z jednej strony jest fajnie, z drugiej to jest pewna taka uciążliwość, że trzeba być czujnym. Iwonka Sędzicka pisze, kupiłam rower, chodzę na fitness, zapisałam się na taniec. Wow! Za mną wiele trudnych chwil i po śmierci kochanej osoby już po raz drugi nie tracę radości w sercu. Muszę pchać ten ciężar do przodu, tak, aby przy okazji nie zwariować. Jestem opiekunem medycznym i na co dzień wierzę, widzę, jak kruche i ulotne jest życie ludzkie, to prawda. Ktoś, kto doświadcza tej pracy ze starszymi ludźmi, opieki, to tak, to jest potężna refleksja na kruchości życia i zobaczcie, jak często też zapominamy później, że życie tak naprawdę, że jesteśmy tu tranzytem. Jesteśmy tutaj bardzo krótko. Tak naprawdę to jest chwila. Przyszliśmy tu doświadczać. I co wybieram doświadczać? Złość, gniew, nienawiść? Czy wybieram doświadczenie życia? Na ile mogę w spokoju i miłości, na ile w tym momencie mogę tego w taki sposób doświadczyć. Iwonka, fajnie, gratuluję, znalazła sobie sposób. Ja też chodzę na gimnastyki,
Jest tutaj w Bolesławcu takie cudowne miejsce jak Senior Plus i jest kochana Jola. Ja mam puszczałam filmik, jak tańczy z seniorkami czekoladę. Ona nas uczy, ja też się tego nauczyłam i na tańcach, które organizuje w Bolesławcu. Teraz przypominam, będzie 30-31 lipca festiwal o zdrowiu, świadomości, jeżeli jesteście zainteresowani. I też będzie właśnie zabawa. No i tam na tej zabawie, wiecie, można też bardzo dużo odreagować, ale tam też DJ był trochę zdziwiony, jak puścił czekoladę, a ja zaczęłam tańczyć tą czekoladę, nie? A to właśnie nasza Jola kochana nas nauczyła, ona nauczyła nas Belgijkę, także no makarenę prawidłowych tych, także jest fajnie, fajnie, że jest takie miejsce. Ja tam chodzę głównie na gimnastykę, ale widzę, jak to jest wartościowe miejsce. Tam pani Marta jest dyrektorką. Jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. Jest to osoba, która ma tak wielkie serce i bardzo szanuje i kocha tych ludzi. I dobro tych ludzi jest dla każdego bez wyjątku ważne. Tam są organizowane różne imprezy i przychodzą ludzie, którzy albo by byli sami w domu, są ludzie, którzy przychodzą tam, słuchajcie, po 20 kilka lat, jak mówią. Kobiety po 80 roku życia, żebyście widziały, jak one ćwiczą, bo też chodzą na aerobik w wodzie, które Artur nasz prowadzi, więc to tu jest też dowód na to, że utrzymanie zdrowia, odporności, oczywiście, tak jak mówię, dożywianie się wewnętrzne, bo to też jest bardzo ważne, i przebywanie z ludźmi. Jeżeli ludzie zamykają się w domach, to idą, jak to się mówi, w dół i często szybko umierają. Gosia pisze od Olińska, ja po raz kolejny zostałam doświadczona 3 miesiące temu, gdy nagle odszedł mój kochany syn w wieku 28 lat. Też się nie poddaję, muszę być silna, to trudny okres dla mnie. Tak, współczuję ci, Gosiu, to rzeczywiście jest bardzo trudne. Ja nie wiem, wiecie, chyba nie ma trudniejszej rzeczy dla matki, jeżeli dziecko pierwsze odejdzie. Dla rodziców, nie tylko dla matki, ale dla ojca także, nie? Mówię, nie ma, moja siostra odeszła w wieku 60 lat i moja mama jeszcze wtedy żyła, także mogę sobie tylko wyobrazić, jak było to trudne dla mojej mamy, ponieważ moje dzieci żyją. Więc tak jak mówię, mogę tylko wyobrazić sobie. Ania Wawrzyniak pisze, kochana Zosiu, jak sprawdzić można, czy ten smutek i lęk jest mój? Zapytać się siebie. Zapytać się siebie, swojego serca. Czy ten lęk jest mój? I czuć. Pytać i czuć. Bądź pytaj w swojej duszy, jeżeli masz z nią kontakt. W taki sposób sprawdzę, czy to twoje, czy nie twoje. Iwonka Sędzicka pisze, dziękuję pani Zosiu za to, że jesteś. Dużo mi pomogły pani przekazy. Cieszę się bardzo, Iwonka. Widzicie, to dla mnie też jest taką radością, jeżeli piszecie takie rzeczy, że ta moja obecność tutaj z wami jest potrzebna. Nie mówię jakichś wyszukanych rzeczy, encyklopedycznych, jak ja mówię, ja z wami po prostu rozmawiam o życiu, tak jak napisane jest w temacie rozmowy z Zosią Golis na żywo, o życiu. A co wynika, jak większość z was wie, że ja się nie przygotowuję do spotkań, one płyną same, przybyły mi te właśnie karty, bo wcześniej miałam inspirację i iluminację Ewy Foley, a dokupiłam właśnie te karty dobrostanu i słowa mocy Agnieszki Macią. Więc jestem bogatsza, one są rzeczywiście piękne i lubię je czytać i ufam właśnie, że wam pomagają. A więc na zakończenie teraz już dla nas. Kocham siebie dokładnie taką, jaką jestem. Wszystko jest dobrze. I słowa mocy.
Właśnie teraz projektuję swoje wspaniałe, radosne życie, którego pragnę i które jest moim prawem. I teraz wyciągnę jeszcze małe przesłania, właśnie inspiracji i iluminacji Ewy Wolej. Jestem kanałem dla nieskończonego ducha. Przepiękne. I jeszcze jedno. Zobaczymy, co tam dla nas. Nie możesz zmienić przeszłości, ale możesz zmienić jutro dzięki działaniom, które podejmiesz dzisiaj. A więc suto i bogato dzisiaj popłynęły do Was przesłania. Dziękuję jeszcze raz. Wdzięczna jestem za Waszą obecność i za to, że mogłam Wam służyć, że jest Wam to potrzebne. I do następnego razu. Pa, pa.